Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Januziewicza, witam Gminy Adamówka. Witam Łukasza Kuminko, sekretarza gminy. Witam serdecznie panów radnych. Witam panią sołtys, jak również panów sołtysów. Witam panią protokolant. Witam pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Serdecznie witam mieszkańców Majdanu Siniarskiego na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych, jak widzimy na sali, jest 11, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2022 roku. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości na 2022 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2022 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamówce. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 15. Sprawę różnej wolne wnioski. I jako punkt 16. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji, otwieram więc głosowanie w sprawie porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie od ostatniej sesji najważniejsze zadania realizowane w tym czasie
były następujące. Kontynuowana jest przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Cieplicach Dolnych na dzienny dom pomocy. W tej chwili przebudowany jest dach i zabezpieczony i czekamy na dostawę blachy i będzie już kryty. Zrobione są też elewacje zewnętrzne w takim najważniejszym z technicznego punktu widzenia zakresie, ponieważ jest wykonane docieplenie i zabezpieczone warstwą kleju. Trwają też roboty instalacyjne, okablowanie do instalacji elektrycznej zrobione, jak również wykonane jest centralne ogrzewanie, montowany jest piec centralnego ogrzewania. Natomiast jeżeli chodzi o inne zadania, to myślę, że wszyscy wiecie, że otrzymaliśmy zapewnienie dofinansowania do budowy Domu Kultury w Adamowce w wysokości 10 milionów 925 tysięcy złotych. Nasz udział w tej inwestycji będzie wynosił w przypadku, gdyby taka jak zakładana był, taki jak zakładany był koszt budowy, czyli 11,5 miliona złotych, wynosiłby 550 tysięcy złotych. Takie środki nawet mamy zabezpieczone w projekcie budżetu na przyszły rok, mimo że tą inwestycję planujemy realizować w cyklu dwuletnim. Przygotowujemy się również do złożenia wniosków dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeżeli chodzi o zadanie drogowe, to tak jak ustaliliśmy na Radzie, będzie to droga gminna Krasne-Capławy-Pawłowa na odcinku ponad 3 km. Wstępne założenia były takie, że będziemy ją realizować w formule zaprojektuj i wybuduj, ale udało nam się znaleźć taniego wykonawcę projektu i już na bazie właśnie projektu budżetu na przyszły rok będziemy opracowywać dokumentację projektową tak, żeby później ogłaszać przetarg tylko i wyłącznie na wykonawstwo. Natomiast, no i tutaj możemy starać się o dofinansowanie w wysokości ponad 3 miliony złotych, ponieważ limit środków został zwiększony do 5 milionów, a nasza gmina w tej perspektywie właśnie do roku 2020 wykorzystała niespełna 2 miliony złotych, gdzie limit był 3 milionowy. Oczywiście wnioski były złożone na 3 miliony, tylko były bardzo udane przetargi i po prostu ceny były dużo niższe, a dofinansowanie w tym działaniu wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych w przypadku drogi zaliczane są również koszty VAT-u oraz przygotowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego. I drugie bardzo ważne dla gminy zadanie to jest rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne. To ujęcie wody w pierwszym etapie zostało rozbudowane poprzez budowę stopnia uzdatniania wody oraz ujęcie powierzchniowe źródła, które znajdowało się przy studni S4.
W tej chwili będziemy i miało zakładaną wydajność 5 kubików na godzinę, przy czym to ta wydajność po wybudowaniu tego ujęcia no jest znacznie wyższa i wynosi ponad 10 kubików na godzinę. Źródło, które będziemy ujmować, ma wydajność zakładaną, udowodnioną w najbardziej niesprzyjającym okresie 10 kubików. Myślimy, że tutaj też będzie tak, że po wykonaniu tej obudowy tego źródła ona będzie wyższa i w związku z tym zmieniamy koncepcję, jeżeli chodzi o zbiorniki, z których woda jest tłoczona na ujęcie. W pierwotnej koncepcji z tego źródła woda miała grawitacyjnie płynąć do zbiornika, który jest przy tym już wybudowanym źródle. Tam pojemność tego zbiornika wynosi 50 kubików. No i w tej chwili nawet z tego źródła w okresie nocnym, kiedy jest mniejszy rozbiór wody, woda po prostu się przelewa. W związku z tym przy tym źródle planujemy wybudowanie zbiornika, który będzie miał pojemność 200 kubików i z niego woda będzie tłoczona bezpośrednio na ujęcie wody. W związku z tym uzyskamy możliwość zgromadzenia zapasu wody w wysokości równej takiemu maksymalnemu dziennemu rozbiorowi wody, czyli to będzie no takie bardzo już bezpieczne ujęcie w zakresie jakichś braków wody. Zresztą no, jak Państwo wiecie, po rozbudowaniu o to pierwsze źródło już nie mamy problemów z brakami wody na ujęciu. Oczywiście przerwy w dostawie zdarzają się w przypadku, gdy jest awaria sieci, ale to są takie przerwy miejscowe. Tutaj jest to o tyle ważny projekt, ponieważ no to po raz pierwszy w programie rozwoju obszarów wiejskich, w tym akurat działaniu, możemy uzyskać dofinansowanie 100%. Oczywiście w naszym przypadku ze względu na to, że my odliczamy VAT, a nie możemy odliczać 100% VAT-u, to na pewno VAT będziemy traktować jako koszt niekwalifikowany i powiedzmy tą minimalną, niewielką część VAT-u, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć z góry we wniosku, jaki będzie, to będziemy musieli pokryć z budżetu gminy. Także to są takie najważniejsze działania, które podejmujemy. Oprócz tego chciałbym zakomunikować taką bardzo ważną i dobrą wiadomość, oprócz tego dużego dofinansowania do Domu Kultury, coś, co dotyczy wszystkich mieszkańców. W tym roku, dzięki temu, że w roku ubiegłym udało nam się po powtórzeniu, po unieważnieniu pierwszego przetargu mieć prawdziwą konkurencję na przetargu na odbiór odpadów. Przypomnę, że jeżeli chodzi o odpady, to nasze koszty składają się z dwóch elementów. Pierwszym są koszty zagospodarowania. Koszty zagospodarowania mamy bardzo korzystne, ponieważ jako jedna z czterech gmin przystąpiliśmy do porozumienia z gminą Leżeńsk, która jest właścicielem instalacji, na której
są zagospodarowywane odpady i w tej chwili zgodnie z porozumieniem mamy po pierwsze zagwarantowane miejsce, gdzie możemy te odpady odwozić po to, by tam były zagospodarowane i położone no, stosunkowo w niedużej odległości od naszej gminy, a poza tym mamy cenę o 50 zł netto niższą od tych gmin, które nie są w porozumieniu. Zresztą w gospodarce odpadami jest no, taka sytuacja, że tych odpadów jest coraz więcej i nie wszystkie gminy, które ze względu na odległość są niedaleko Biedlarowej, bo tam znajduje się ta instalacja, mogą z niej korzystać. Chociaż teraz zostały tam przeprowadzone duże inwestycje, jest nowa linia sortownicza i w związku z tym przepustowość tej instalacji jest znacznie wyższa. A drugim kosztem jest koszt zbierania odpadów i jak pewno Państwo wiecie, przetargi na odbiór odpadów możecie pośledzić w innych gminach. Można powiedzieć, są śmieszne, ponieważ rynek odpadów został podzielony i nawet nikt nie stwarza pozorów, żeby były dwie oferty. Jest zawsze jedna oferta. U nas w roku ubiegłym były dwie oferty. W tym powtórzonym przetargu, no zresztą tak jak pytałem na komisjach, to panowie radni też mieliście ostatecznie po trudnym okresie rozruchu, kiedy weszła nowa firma, że jesteście z tego odbioru zadowoleni, ale żeby i w związku z tym nie będziemy musieli podnosić ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jeżeli chodzi o to, o te ceny, które płacą właściciele nieruchomości zamieszkałych, a na terenie naszej gminy nieruchomości niezamieszkałe nie są włączone do tej gospodarki odpadami prowadzonej przez gminę. Niemniej jednak skorzystamy ze zmiany ustawy regulującej sprawy gospodarowania odpadami i w okresie od kwietnia do października, jeżeli chodzi o odpady zmieszane, będzie prowadzona jedna zbiórka. Dzięki temu na pewno koszty zbierania odpadów będą mniejsze i w tych rodzajach odpadów, w których Rada Gminy może wprowadzić ograniczenia ilościowe, zechcemy wzorem przynajmniej niektórych gmin te ograniczenia wprowadzić, ponieważ wiemy to z doświadczenia, dochodziło do naprawdę paradoksalnych sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości, szczególnie jeżeli chodzi o odpady wielkogabarytowe, no dosłownie wystawiał tony tych odpadów, czyli możemy śmiało powiedzieć, nawet jeżeli to nie było, jeżeli to było jakieś gospodarstwo no, wieloosobowe, to gospodarstwo domowe, to tych kosztów zagospodarowania i zbiórki samych odpadów wielkogabarytowych, opłaty od nich nie pokrywały kosztów. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał taką ilość odpadów, będzie mógł skorzystać z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest w Biedlarowej, mamy z nim podpisane porozumienie i tam za stosowną opłatą będzie mógł te odpady odwieźć. Także to są takie no, najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się od ostatniej sesji. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za informację. Czy są jakieś pytania co do informacji pana Wójta? Nie widzę żadnych pytań.
Ja natomiast to chciałem serdecznie panu wójtowi podziękować za złożenie wniosku na budowę Domu Kultury w Adamówce. To dzięki dobrze napisanemu wnioskowi nasza gmina otrzymała prawie 11 milionów. Także panie wójcie, dziękujemy serdecznie za tutaj pana zaangażowanie w tej sprawie. Następnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie wójcie, ale proszę, jeśli pan to będzie wygodnie. Dziękuję bardzo i za udzielenie głosu i za to, że na siedząco. Więc tak jak rozmawialiśmy na komisjach, nasza gmina otrzymała dodatkowe wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Ja to jeszcze powtórzę. Jest to kwota 305 600 zł. Są to tak naprawdę środki, które mają zmniejszyć skutki tego, że w roku przyszłym ze względu na zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będziemy mieć mniejsze udziały w tymże podatku. Środki te otrzymamy zgodnie z zasadami wypłaty tej subwencji uzupełniającej końcem roku. Niemniej jednak mamy konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu, zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej. Szkoła podstawowa w Adamówce otrzymała również dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą Poznaj Polskę. Otrzymała 5 tysięcy złotych, natomiast jeżeli chodzi o koszt zaplanowanej wycieczki, to jest on znacznie większy od tego minimalnego wkładu własnego. Minimalny wkład własny wynosi 20%. Natomiast łącznie ta wycieczka będzie kosztować 8 336 zł i te brakujące 3 336 zł ma pochodzić ze środków własnych samorządu. W naszym przypadku będzie to darowizna rodziców Szkoły Podstawowej w Adamówce na realizację tego przedsięwzięcia, czyli tak naprawdę to przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o budżet naszej gminy, jest, no można powiedzieć, nie sprawia żadnego obciążenia finansowego. W paragrafie i łącznie te dochody, właśnie te 305 600, 5 000 i 3 336 zł dają właśnie kwotę 313 936 zł, które w wydatkach budżetu są przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 208 936 zł. Jest to 20 000 zł na zakup energii elektrycznej na stację uzdatniania wody w Krasnym, studnie i przepompownie wody. Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 44 100 zł. Przy tym chcę od razu wyjaśnić, że te środki na te, powiedzmy, dwa pierwsze działania niekoniecznie w takiej wysokości będą wykorzystane, no zresztą zgodnie z jak gdyby z istotą zwiększenia tych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, ponieważ one tak naprawdę będą nadwyżką z roku bieżącego i będziemy je wykorzystywać w roku przyszłym. Natomiast zakup wiatr przystankowych 10 000 zł
myślę, że wykorzystamy jeszcze w tym roku. I też kolejny wydatek, bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Adamówce i w Majdanie Sieniawskim. Ze względu na to, że w budżecie Szkoły Podstawowej w Adamówce brakuje sporo na wynagrodzenia, to łącznie zwiększamy te środki o 105 tysięcy złotych, przy czym dla Szkoły Podstawowej w Adamówce 99 tysięcy złotych i dla Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim 6 tysięcy złotych, no tak jak to było przedstawiane na wczorajszym posiedzeniu komisji. Realizacja krajowej wycieczki szkolnej o charakterze edukacyjnym w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę 8336 zł. To faktycznie będzie wydane. Zakup energii elektrycznej, oczyszczanie ścieków i pompownie 20 tysięcy złotych. Myślę, że też zapasem. I zakup urządzeń na plac zabaw 1500 zł. Będzie to no jedno urządzenie, które w ramach takiej inicjatywy lokalnej jest ten plac zabaw realizowany w miejscowości Dobcza. Natomiast no, my się też skromnie na tego, jeżeli chodzi o budżet, nie dołożymy. A tam otrzymali dofinansowanie 6 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe zwiększamy o 105 tysięcy złotych, w tym to, co rozmawialiśmy jeszcze na poprzedniej sesji, czy tam na komisjach też, zakup działki pod pompownię ścieków 25 tysięcy złotych, zgodnie z tymi ustaleniami. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na dzienny dla pomocy w Cieplicach 70 tysięcy złotych. I jeszcze dodatkowe środki do tych zabezpieczonych wcześniej będą nam potrzebne na wykonanie popiersia upamiętniającego profesora Adama Grucę, wybitnego mieszkańca Majdanu Sieniawskiego. I szczegółowe kwoty są ujęte w załączniku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wydatków budżetu. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Nikowi za przedstawienie zmian w budżecie. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Ja tylko dodam, że obradujące komisje stałe wczoraj pozytywnie zaopiniowały projekt zmian w budżecie przedstawionym przez pana wójta. Czytam uchwałę. Uchwała nr 8/45/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Czytamy dalej treść uchwały. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2020 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Do obniżenia podatku w 2022 roku i w paragrafie 1 proponujemy obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2022 roku, a ogłoszono w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
Drugi monitor Polski z 2021 roku, pozycja 951, z kwoty 61,48 zł za jedną dekatonę do kwoty 55 zł za jedną dekatonę. Chcę powiedzieć, że projekt tej uchwały w tym zakresie został pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpacką Izbę Rolniczą. W ustępie drugim cena skupu żyta określona w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały służy do obniżenia podatku, do obliczenia podatku rolnego na 2020 nie służy do obniżenia, tylko do obliczenia podatku rolnego. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy ktoś z państwa chce zabrać tutaj głos? Poproszę może przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa pana Artura Lisika o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji w sprawie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym na połączonych komisjach radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie kwotę tego podatku. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czytam projekt uchwały numer 8/46/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2022 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Poproszę o przedstawienie projektu uchwały pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o wysokość stawek podatku od nieruchomości, to proponowane są one w następujących wysokościach. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 62 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior, wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5 zł i 17 groszy od 1 hektara powierzchni. Od gruntów pozostałych, tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 54 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3 zł 40 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni.
po punkcie drugim od budynków ludzkich części mieszkalnych 45 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,15 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej i od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5,16 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka, nadzór nad realizacją zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Ja chciałem dodać, że obradujące komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały przedstawionej przez pana wójta. Otwieram więc głosowanie. Projekt uchwały nr 8/47/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 listopada 2021 roku. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości na 2022 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak w latach ubiegłych proponujemy zwolnić z podatku od nieruchomości w 2022 roku budynki mieszkalne do 250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej oraz budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka, nadzór Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Obradujące komisje stałe również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Projekt uchwały nr 8/48/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 listopada 2021 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2022 roku. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Więc jeżeli chodzi o stawki podatku od środków transportowych, to pragnę przypomnieć, że przez kilka ostatnich lat one nie były zmieniane. W tym roku proponujemy zwiększyć te stawki podatkowe średnio o około 4%. Natomiast no, chcę podkreślić, że to ciągle są stawki podatkowe bardzo znacząco obniżone w stosunku do stawek maksymalnych określonych przez ministra finansów. W paragrafie 1 określamy wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. W podpunkcie A pojazd powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie stawka podatku wynosi 455 zł rocznie. W podpunkcie B powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie stawka podatku wynosi 750 zł rocznie. I powyżej 9 ton stawka podatku wynosi 900 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku nr 1 do uchwały. I te kwoty też w stosunku do roku ubiegłego wzrastają o około 4%. No tutaj tą tabelę to trzeba po prostu popatrzeć, bo ze względu na to, że są tu cztery kolumny i ileś tam wierszy, no to trudno jest ją przedstawiać. Ale wczoraj omawialiśmy ją szczegółowo. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1050 zł. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku nr 2 do uchwały. No w tym załączniku też w stosunku do roku ubiegłego te stawki rosną o około 4%. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 900 zł. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku nr 3 do uchwały, tutaj te stawki też w stosunku do roku ubiegłego rosną o 4%. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszym niż 22 miejsca, 1050 zł i równej lub większej niż
22 miejsca, 1350 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. W związku z tym proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa pana Artura Lisika o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji w sprawie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały nr 8/349/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2022 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamówce. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W paragrafie pierwszym Rada Gminy nadaje statut Gminy Bibliotece Publicznej w Adamówce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Adamówka i pracą moc uchwała nr 2/14/2003 Rady Gminy Adamówka z 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamówce oraz uchwała nr 11/58/2009 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamówce. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. I statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamówce w paragrafie pierwszym zawiera podstawę prawną jej działalności. Paragraf drugi. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest gmina Adamówka. Teren działania biblioteki obejmuje gminę Adamówka. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Adamówka. Biblioteka posiada osobowość prawną, jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Cele i zadania biblioteki. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokojaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, zachęcanie mieszkańców do czytelnictwa, popularyzacja książki i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokojanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, organizowanie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, plenerów i wystaw,
wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Organy biblioteki i jej organizacje. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje gmina Ramówka, czyli na zasadach określonych w ustawie. Dyrektor organizuje pracę biblioteki, odpowiada za cały kształt działalności, w szczególności odpowiada za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji biblioteki. W skład struktury organizacyjnej biblioteki wchodzi filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieplicach. Gospodarka finansowa biblioteki. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kierując się zasadami efektywnego wykorzystania środków publicznych. Źródłem finansowania biblioteki są dotacje od organizatora na pokrycie kosztów jej działalności ustalane corocznie przez Radę Gminy Ramówka, darowizny od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa, środki pozyskane z funduszy unijnych. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest coroczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, zachowanie wysokości dotacji organizatora i zmiany w mniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamówce. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, proszę bardzo. Nie widzę chętnych, otwieram głosowanie. Uchwała nr 8/50/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamówce. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2021 roku. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o plan sieci szkół od 1 września 2021 roku, on tak naprawdę został określony w uchwale w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach. Niemniej jednak na sugestie kuratorium oświaty w Rzeszowie przygotowaliśmy projekt odrębnej uchwały. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez kuratorium, bo taki jest wymóg ustawowy i w związku z tym mogę go na dzisiejszej sesji przedstawić jako gotowy do zatwierdzenia, chociaż tak naprawdę decyzję w tej sprawie Rada może nie w sposób właściwie sformalizowany podjęła, tak jak powiedziałem, przy likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach. W paragrafie 1 ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2021 roku. Plan sieci stanowi załącznik do uchwały. W paragrafie drugim traci moc uchwała nr 5/40/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Adamówka i wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. I jeszcze tylko przypomnę, że plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez naszą gminę wraz z obwodami wygląda następująco. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Adamówce ma swoją siedzibę i adres innej lokalizacji, bo mieści się w dwóch budynkach. Jest Adamówka 26 i Adamówka 180. Granice tego obwodu szkolnego od 1 września 2021 roku obejmują miejscowości Adamówka, Krasne, Dobcza, Pawłowa oraz przysiółki Biele i Szegdy wsi Cieplice oraz Cieplice dla uczniów klas 4-8. Szkoła podstawowa imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim. Adres siedziby Majdan Sieniawski 197. Obejmuje miejscowość Majdan Sieniawski. I szkoła filialna w Cieplicach, szkoły podstawowe imieniu Jana Pawła II w Adamówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałem przedszkolnym ma adres Cieplice 41 i obejmuje miejscowość Cieplice z wyłączeniem przysiłków Biele i Szegdy. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Jak są jakieś pytania z tym projektu, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 8, łamane przez 51, łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2021 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o roczny plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022, to w paragrafie pierwszym roczny plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na terenie gminy Adamówka na rok 2022 stanowiący załącznik do tej uchwały. Rada Gminy oczywiście Adamówka uchwała. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie w podjęcia. Jeżeli chodzi o najistotniejsze sprawy, to na rok 2022 w paragrafie 5 zostały określone zadania z następujących obszarów. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania planowana kwota 72 700 zł i są to środki, które są planowane na dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków. Po punkcie drugim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej planowana jest kwota
160 tysięcy złotych i w podpunkcie trzecim z obszaru kultury i sztuki planowana jest kwota 100 tysięcy złotych. Przy czym ostatecznie wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań określi uchwała budżetowa gmina Danówka na 2020 rok. Przy czym chcę powiedzieć, że kwoty na sport i na kulturę i sztukę są w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Natomiast jeżeli chodzi o dowóz dzieci do ośrodków specjalnych, ta planowana kwota jest określona na podstawie rozeznania finansowego dotyczącego dowozu dzieci do tych ośrodków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, podejmujecie dzisiaj uchwałę, która jest bardzo istotna dla działalności takiej organizacji jak Koło Gospodyń. Istniejemy od 3 lat, ale w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi nas nie widać. Nie widać nas, bo nie dostajemy od Was ani złotówki. My to odczytujemy jako swoistą dyskryminację naszej działalności. Bo co leży u podstaw tego, że na przykład na orkiestrę idzie od 3 lat, łącznie jak podliczymy, prawie 300 tysięcy, na sport idzie prawie 500 000, natomiast takie organizacje jak Koła Gospodyń nie dostają nic, zero. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że w tamtym roku, nie wiem, czy to do Was w jakikolwiek sposób dotarło, myśmy brali udział w tych konsultacjach internetowych. Chcieliśmy, no bo to był COVID, więc nie było możliwości przyjść na sesję, tak jak dzisiaj. Chcieliśmy zasygnalizować, że istniejemy, mamy potrzeby i prosimy, żebyście te potrzeby uwzględnili. Wtedy, kiedy oglądałam transmisję z sesji Rady Gminy, zauważyłam, że nikt nie miał pytań. Nikt się nie zapytał, czy są jakieś inne organizacje, czy mają jakieś potrzeby, czy tylko jest orkiestra, która dostaje 100 tysięcy rocznie. To jest 8333 zł miesięcznie. Dostaje klub sportowy, dobrze, że jest. Naprawdę jest dużo talentów i bardzo korzysta z tego. Zauważyłam, że mają też stypendia, ale to jest też istotne dofinansowanie. 13 tysięcy ponad miesięcznie. Powiedzcie nam, co leży u podstaw tego, że my jako Koła Gospodyń, zresztą sieci koleżanka też nic nie dostała ode mnie, że my jako Koła Gospodyń nie dostajemy absolutnie nic. Nikt nie może powiedzieć, że myśmy o to nie pisali. Ja mam przy sobie kopię pism, które składaliśmy jeszcze w 2019 roku. Składaliśmy w sprawie doposażenia, w sprawie uwzględnienia naszych potrzeb, w sprawie lokalu, w sprawie dostępu do lokalu. Tego dostępu do dzisiaj nie mamy swobodnego. Mamy klucz, ale nie mamy karty, która rozkodowuje wejście. I cóż nam z tego klucza? Jak go otworzymy, to będzie fajerwerk na całą miejscowość, bo ktoś się włamał, tak? Przez 3 lata ubiegamy się o coś dla nas i nie dostajemy nic. Bardzo chętnie poznamy przez kogokolwiek. Podam dzisiaj argumentację takiego działania. My proponujemy, abyście Państwo zmienili tą uchwałę i zmienili ten załącznik i dodali Koła Gospodyń Wiejskich w podmiotach i w zadaniu dopisali wspieranie rozwoju tychże organizacji i zastanowili się, ile nam przyznać. Jeżeli mamy być traktowane równo w stosunku do innych, to proszę zważyć, że jest według mojej wiedzy 3 Koła Gospodyń na terenie gminy. My swoje propozycje zawieraliśmy na piśmie. Mamy przedstawicielkę koła z Dobczy. Idzie to z nami uzgodnić. Tylko trzeba chcieć. A my zauważamy, że za bardzo Państwo albo nie wiecie, że my takie potrzeby mamy, albo nie chcecie się nimi zająć. Stąd nasza dzisiaj obecność. I wniosek jednocześnie. Panie Wójcie, myśmy z Panem rozmawiali wielokrotnie. Prosiliśmy o doposażenie. Nie ma.
sytuacji, kiedy nie mieliśmy absolutnie nic. Łącznie z tym, że na boisku postawionym z koleżanki przeżyły to samo. Sam stół bez żadnego zabezpieczenia, bez niczego. No to są swoiste horrory w takiej działalności. Nie fundujcie nam tego. Naprawdę nie fundujcie. W sprawach różnych jeszcze zechcemy porozmawiać o innych działalnościach, to znaczy o klubie seniora, o którym również koło gospodyń w Majdanie rozmawiało i z panem wójtem, i z panem przewodniczącym na spotkaniu, które zorganizowaliśmy w pierwszym roku naszej działalności. Ale to w sprawach różnych. Myślę, chyba że chcecie teraz. To chętnie. To zadam pytanie. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Więc proszę Państwa, pozwólcie, że odpowiem. Zacznę od tego wyposażenia. Pani Rada, Pani Przewodnicząca, przecież Rada Gminy zabezpieczyła środki i ja nie mogę się doprosić, co chcecie. Kupowaliśmy pewne uzupełnienie, sekundkę. Ale proszę Panią, wniosek o to, żeby przyznać 200 tysięcy dotacji dla kół gospodyń wiejskich, bo takim on był, dla mnie jest wnioskiem absurdalnym. A poza tym pani zapomina o tym, że zarówno Stowarzyszenie z Jarosławia, które wywozi dzieci, nie otrzymuje pieniędzy dla siebie, tylko dla realizacji konkretnego zadania. Gminny Klub Sportowy w Majdanie Siniawskim ani złotówki nie wykorzystuje na rozwój swój, tylko na prowadzenie konkretnych zadań. Ochotnicza Straż Pożarna ani złotówki nie wykorzystuje dla siebie, tylko na naukę gry na instrumentach dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę, że my przeznaczamy środki na realizację konkretnych zadań. Może Pani się pochwali, za wyjątkiem dożynek, na co Wy przeznaczacie środki, które otrzymujecie z Ministerstwa Rolnictwa. Aha, czyli my mamy Panu nie musi Pani, nie musi ja Pani. Ja bardzo chętnie się rozliczę z dotacji z gminy. Bardzo chętnie. Ale dotacja są z gminy. Złotówki. Ale powiem Panu od razu, na co myśmy przeznaczyli dotację, którą otrzymujemy z ARiMR-u tak naprawdę. Więc ta dotacja zależy od liczebności koła. I na spotkaniu, na które Pana i Pana Przewodniczącego zaprosiliśmy, to było spotkanie bożonarodzeniowe, które miało charakter również degustacji potraw wigilijnych, które miało charakter taki, że były śpiewane kolędy. Rozmawialiśmy sobie również o planach i zadaniach. O planach i zadaniach, Panie Wójcie. Wprost siedziałam przy Panu i mówiłam, jakie mamy plany, jakie mamy zadania i czego oczekujemy. Natomiast i na to poszły pieniądze, wie Pan, na to, na spotkania mikołajkowe robimy, to też robimy. I na to przeznaczamy pieniądze. Zakupiliśmy sobie też skromne wyposażenie. I to wyposażenie znalazło się w świetlicy, w lokalu wskazanym przez Pana i wie Pan co? Nawet literatki nam zginęły. Do dzisiaj nie mamy tych literatek. No tak to wygląda, Panie Wójcie, przykre, ale prawdziwe. Więc jeżeli Pan chciał wiedzieć, to powiedzieliśmy, na co my dajemy. Nie nadajemy na stroje, bo naprawdę uważamy, że stroje to jest jakby sprawa wizerunku, ale nie działalności. Natomiast inne koła mają wyposażenie nawet w stroje ze strony gminy. Mają i to. Nam jest przykro, że Wy nas nie widzicie, bo jeżeli otwieramy stronę internetową gminy Sieniawa, tam jest zakładka koła gospodyń i każde koło jest tam zaprezentowane. I skutek to ma na przykład taki, jak był jakiś miesiąc temu. Była impreza Dary Lasu, prawda? Pytałam przed chwilą koleżankę, czy ktoś się o tym zawiadamiał. Mówiła, że ona miała telefon. Myśmy nie mieli tego telefonu. Proszę nam powiedzieć, dlaczego w ten sposób nas widzicie i dlaczego tak jesteśmy traktowani. Mogę jeszcze wyjaśnić sprawę wyposażenia? Proszę bardzo. Bo sprawa wyposażenia to nie jest napisanie pisma, tylko prosiłem o konkrety, bo musimy ustalić konkrety. My nigdy
nie damy dotacji dla koła, tylko potrzebne rzeczy zakupimy, tak jak zakupiliśmy dla koła w Krasnym, jak zakupiliśmy dla koła w Adamówce, jak zakupiliśmy dla koła w Dobczy. No ale to nie polega na pisaniu pism, tylko na konkretnych ustaleniach. I proszę nie mówić, że my koło nic nie dajemy. No dajemy chociażby siedzibę, dajemy wyposażenie i tak samo były środki zabezpieczone dla koła gospodyń wiejskich w Majdanie. I ja nie mogę się doprosić od bardzo długiego okresu czasu, kiedy przy okazji różnych zakupów po prostu uderza to wszystko w próżnię. Ale już z pana Karolem, który ma od pani upoważnienie czy od zarządu, szybko to rozwiążemy. To naprawdę nie wymaga, to nie chodzi o to, żeby stwarzać problemy, tylko żeby problemy rozwiązywać. I proszę nie mówić, że nie macie dostępu, bo póki nie było klucza, to nie było. Czy zdarzyło się, że kiedyś wchodząc do tej remizy oświetlicy włączył się alarm? Nie, panie Wójcie, jeżeli nie zdarzyło się, bo wcześniej nawet... my zawsze anonsujemy nasz pobyt. Nie możemy powiedzieć sobie na przykład rano, że wieczorem się spotkamy, bo to jest niemożliwe. To jest organizacja... A zdarzyło się tak, że było niemożliwe? O godzinie 12 dostałem SMS-a, że się spotykacie po południu i jakoś było możliwe, nie? A gdyby taka informacja była rano, mimo że to była niedziela, nie było problemu. Ale dlaczego my musimy anonsować, panie Wójcie? Dlaczego nie mamy samodzielności w funkcjonowaniu? Dlaczego OSP wchodzi i nie musi pan zgłaszać, że wchodzą? Natomiast my musimy zgłaszać. Klub sportowy otwiera swoje pomieszczenia i nikomu nie musi zgłaszać, że wchodzi. Natomiast my musimy zgłaszać. Proszę powiedzieć, dlaczego tak mało zaufania do nas? Nie, to nie jest mało zaufania, tylko to wyłącznie wynika z tego, że po prostu nie mamy tej karty rozkodowującej. Tyle, no będzie tak, jak nie było kiedyś klucza, tak teraz będzie karta i będziecie wchodzić normalnie. Proszę nie mieć podejrzeń, że my kogokolwiek chcemy dyskryminować. Proszę Państwa, chciałem wyjaśnić, bo byłem przed sesją z panem wójtem, zostało uzgodnione, że zostanie zakupiona kuchenka, lodówka, zmywarka, zlew dwukomorowy, także jest to uzgodnione i meble będą przyrobione czy zakupione, także przekazuję to, co zostało uzgodnione. Dziękuję serdecznie, panie Karolu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja do tego samego pan Karol teraz powiedział. Pamiętam sesję, na której ustalili, że mamy 4 koła, każde koło dostaje po 10 tysięcy na wyposażenie. Więc to przeszło. Wszystkie koła zrobiły zakupy. Pokornie, dajcie mi zgodnie. Wszystkie koła, włącznie moje, te zrobiły zakupy. Mają wyposażone to, co chciały, to mają. Tak? Panie Sołtysko. Dziękuję. Natomiast... A następne, panie wójcie, jeszcze nie mam. Jeżeli chodzi o takie... Bo widzę, że tam chodzi przede wszystkim o dostęp do tego lokalu. Tam nie ma możliwości, żeby one miały osobny dostęp do tego. To trzeba przemyśleć, czy ten spokój. Chodzi chyba o system, który się ma. To naprawdę nie ma żadnego problemu. Ale jest też tak, że my część pieniędzy z dofinansowania wydajemy też na... Przepraszam. Jaki problem jest właśnie z tym systemem? Żebyśmy wiedzieli wszyscy, co tam. Klucz jest, kod jest zastrzeżony. No to którąś osobę upoważni, nie wiem. Żeby nie każdy miał dostęp do kodu, prawda? Tylko osoba upoważniona koduje, otwiera. Dziękuję. A jaki problem jest? Ja myślę, że ten problem jest nam w najbliższym czasie też rozwiązany. Okej, dziękuję. Ja chciałem tutaj jeszcze na temat może klubu sportowego, bo tak po części się czuję troszeczkę jakby wywołane do tablicy. A więc proszę Państwa, niekiedy my Polacy mamy taki trochę charakter, że jak coś dobrze idzie, to trzeba to dołożyć znowu. No. Powiem tak, klub tam zrzesza około 100 osób, dzieci i młodzieży. Szkolenia trwają praktycznie od początku roku do końca. 6 drużyn bierze udział w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu. Nie tak dawno mieliśmy drużynę kobiet, która
która reprezentowała cztery województwa podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i małopolskie. Dzięki temu, że są prowadzone te zajęcia, ta młodzież może się rozwijać i spełniać swoje sportowe marzenia. No, czterech chłopców, jak dobrze policzyłem, tak na szybko, jeżeli się pomyliłem, to z góry przepraszam. Czterech chłopców też z Majdanu Siniawskiego spełniło swoje marzenie w tym, że są sędziami Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Chciałem tu jeszcze też podkreślić, że cały zarząd klubu tutaj pełni przez cały czas rolę wolontariatu. Nikt z tego tytułu tutaj nie pobiera żadnych środków. Jeżeli by były jakieś tutaj pytania, to co do klubu sportowego, to ja tu jestem otwarty i mogę tu więcej też odpowiedzieć. Proszę bardzo. Ja nie co do klubu sportowego, ale co do nas, bo Państwo o siebie zadbaliście i macie dotacje i jest ona przyznawana sukcesywnie rok w rok, natomiast my sukcesywnie nie mamy tej dotacji, nie mamy nic. W związku z tym wracam do tematu. Aby ta uchwała troszkę się różniła od tych z poprzednich lat i abyście w tej uchwale zawarli środki dla kół gospodyń wiejskich. Nie zrobiliście tego przez tyle lat, naprawdę nie ciągnijcie tego tematu w roku 2022. To jest zła praktyka, jeżeli organizacja pozarządowa z terenu gminy lub organizacje tego typu nie dostają ani złotówki, natomiast wszystkie pozostałe dostają, no zauważcie, 100 tysięcy rocznie dostaje orkiestra, 160 tysięcy klub, więc a my nic? Naprawdę, proszę Państwa, to jest nie do przyjęcia, to jest i nie do zrozumienia. Mogę? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, pani albo jest niezorientowana, ale jestem pewien, że pani jest świetnie zorientowana i tylko udaje. Czy pani wie, że ani klub, ani OSP nie dostaje ani złotówki? Oni dostają pieniądze na realizację zadań. Co proponujecie, że zrobicie dla środowiska? To od tego trzeba zacząć. Czy pan nas zapytał? Zresztą my pisaliśmy, Państwu zostały puszczone pisma nasze, gdzie pisaliśmy, co chcemy zrobić, jak chcemy mieć wyposażenie, czyli wbrew temu, co pan przed chwilą powiedział, to wszystko do pana wpłynęło. Napisaliśmy, że chcemy zlewo zmywać, że chcemy lodówkę, że chcemy to, co pan dopiero teraz mówi. Ale co dacie? Dopiero teraz pan o tym mówi. Myśmy już to dali, bo myśmy brali udział, jak tylko pan wyznaczał, braliśmy udział w organizacji dożynek. Naprawdę, nawet dziękuję, nie usłyszeliśmy, ale braliśmy udział pracując kilka dni nad tym. Poza tym, my oczywiście pracujemy na rzecz naszego środowiska. W skład koła gospodyń wchodzi 90%, to są emeryci, to są ludzie 60+. I fakt, że oni się mogą spotkać, porozmawiać, że my się możemy spotkać, porozmawiać, pośpiewać, pojechać gdzieś, o, byliśmy również na wycieczce. I będziemy w tym roku, mieliśmy kurs z ziołolecznictwa. To wszystko było robione, proszę Państwa, ale w tych naszych działaniach nikt nas z gminy nie wsparł. Nikt. Mimo naszego wniosku. Myśmy pisali, proszę nam dotację przyznać w kwocie 5 tysięcy złotych, ale jak zobaczyliśmy, że inni mają, ale trzeba było nas zapytać, panie wójcie, a pan ciągle na co i na co. Jak ja dzisiaj mówię na co, to pan mówi nie, to nie jest zadanie. Odsyłam do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie w artykule 14 jest powiedziane, że jeden z zadań to jest wspieranie działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Czyli jest to zadanie, panie wójcie, jest wprost napisane w ustawie. Zadanie gminy oczywiście, wspieranie. I my chcemy, a wy dzisiaj pochwalacie zadanie gminy dla organizacji. I ja wnioskuję nieco innego, tylko właśnie to. Wspieranie nas w naszej działalności. A wspierać nas można na różne sposoby. I te sposoby już się znajdą w uchwale budżetowej, bo to ona do
określi, na co dokładnie, i wtedy my złożymy konkretne wnioski. A jeżeli w dzisiejszej uchwale tego nie będzie, to i w uchwale budżetowej się to nie znajdzie, prawda, panie wójcie? W związku z tym dzisiaj mój wniosek, rozszerzcie to o nasze organizacje. My istniejemy. Zobaczcie to wreszcie. Pani przewodnicząca, pani też doskonale wie, jaka jest procedura przyjmowania takiego programu. Od 20 października do 3 listopada były konsultacje. To był czas na składanie propozycji realizacji zadań z obszarów, które mogą być realizowane przez gminę z zaangażowaniem organizacji pożytku publicznego. Tak ja to widzę. To nie ma być wsparcie dla, tylko ma być wsparcie dla, żeby zrealizować konkretne zadania. I takich propozycji nie było. No, i teraz trudno, żebyśmy w tej chwili na sesji, która jest poświęcona przyjęciu tego programu, nagle otrzymywali na jakieś propozycje. Proszę bardzo. Ja wrócę do historii. Wie pan, panie wójcie, nie lubię robić rzeczy, które są bezsensowne. W tamtym roku wzięliśmy udział w tych konsultacjach. I co zrobiliście z naszymi konsultacjami? Wrzuciliście do kosza to, co w tym roku też mieliśmy pisać przez internet, bo wy się już z nami nie spotykacie. Nikt się z organizacjami pozarządowymi nie spotyka. Odsyłacie nas do internetu. Ludzie 60+ mają się uczyć obsługi internetu, żeby przeprowadzić konsultacje, tak? Panie wójcie, tak pan wymaga? Bo innych konsultacji poza internetowymi nie ma. Czyli nikt nie zaprosił nas i nie powiedział, będziemy uchwalać roczny program. Proszę, słuchamy. Jakie macie, złóżcie wnioski. Było coś takiego, panie wójcie? Było coś takiego? Dziękuję. Ja przepraszam, ale ja myślę, że na prośbę państwa może rozpatrzymy na posiedzeniu najbliższych komisji gminnych. No, nie chciałbym już tego dłużej przedłużać. Wczoraj obradowały komisje, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, który został przedstawiony też przed chwilą przez pana wójta. Ja myślę, że no, przechodzimy do głosowania. Czy jest taka woda panów radnych? Tak. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 8/52/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Dziękuję serdecznie panu radnym. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Majdan Sieniawski, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka numer 2813 o powierzchni 99 alów. Jest to działka, która jest położona na granicy między Pawłową a Majdanem Sieniawskim, bezpośrednio za stawami, które są na terenie Pawłowej. Dziękuję bardzo panie wójcie. Ja może przypomnę, że obradujące komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać teraz jeszcze głos, to proszę bardzo. Nie widzę chętnych, rozumiem, że wszystko jest jasne.
Uchwała nr 8/53/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, ja chciałbym przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Ania. Tak, jest temat, proszę Państwa, temat klubu seniora. Zapewne wiecie, że rozstrzygnął się przetarg organizowany przez Centrum Usług Społecznych na prowadzenie tych klubów seniora. Ja się z tego przetargu dowiedziałam, że kluby seniora powstały w Adamówce, Dobczy i Cieplice. Tylko. Nie ma nic o klubie seniora w Majdanie Miast. W Cieplicach macie Państwo zorganizowany albo organizuje się dom seniora. I tam jest jeszcze klub seniora. W Majdanie nie ma kompletnie nic. Posłuchajcie, jak będzie wyposażony taki klub seniora. Ma być tak, telewizor 32 cale, wieża posiadająca parametry sprzętu, i tu jest powiedziane, jakie parametry sprzętu, szafka na materiały plastyczne dla uczestników klubu, gry planszowe, co my tu jeszcze mamy, wyposażenie biurowe niezbędne dla uczestników klubu, zapewnienie prenumerat gazet codziennych, 3 rodzaje czasopism. To będzie życie na gorąco, sukcesy i porażki i nowiny. Ponadto wykonawca w ramach działalności klubu seniora zapewnia podwieczorek dla wszystkich uczestników klubu z możliwością samodzielnego przygotowania przez uczestników w ramach prowadzonych zajęć sałatka owocowa, warzywa, drożdżówki, naleśniki i tak dalej, itp. Proszę Państwa, ja dalej nie rozumiem. Widocznie tylko ja nie rozumiem. Wszyscy chyba rozumieją, ale ja widocznie nie. Nie rozumiem, dlaczego ten klub seniora nie jest w Majdanie przewidziany. Dlaczego go tam nie ma? Kto tak zdiagnozował potrzeby tej miejscowości, że uznał, że we wszystkich jest ta potrzeba, a w Majdanie nie ma. My to odczytujemy jako dyskryminację już taką na bezczelnego prawie. No naprawdę tego się nie robi prawie nigdzie. Takich rzeczy się nie robi. My uważamy, że coś w tej sprawie, już jak administracja gminy, wójt gminy dopuścił do takiej sytuacji i brzydko mówiąc, mleko się rozlało, to teraz w rękach radnych jest inicjatywa, ale to wnosimy. Zróbcie Państwo coś, co nie dyskryminuje. Więc jeżeli tam są kluby seniora, pomyślcie, jak zrobić, żeby był klub seniora w Majdanie. My nie jesteśmy od tego, żeby mówić, jak to zrobić. Tu jest pełny urząd ludzi, są specjaliści i myślą. My uważamy tylko, że kontynuować tego absolutnie nie można. Jeżeli będziecie dalej, tak jak przy programie współpracy, klepać wszystko, ja myślę, że ludzie to ocenią. Dziękuję. Proszę Państwa, ja muszę jednak wyjaśnić, bo myślę, że Pani bardzo wyrywkowo interesuje się tym, co się dzieje na terenie gminy. I to wynika z braku wiedzy. Proszę Panią, nasza gmina jako jedna z niewielu, jeżeli chodzi o małe gminy, złożyła jeszcze jeżeli Pani to wie, to musi Pani wiedzieć, że ten projekt, jak każdy projekt unijny, musiał pewne rzeczy założyć, bo jest to projekt, w ramach którego mają zostać wypracowane wzorce, które będą
na podstawie tutaj doświadczeń z gminy Adamówka, które będą wzorcem dla innych gmin, jak przekształcać i zmieniać to, co dzieje się w zakresie pomocy społecznej. Bo dzieje się wielka rewolucja. Pewne zasady, które jeszcze nie tak dawno obowiązywały w tej dziedzinie, dzisiaj są już nieaktualne. I program przewidywał utworzenie 3 klubów seniora i utworzenie 3 placówek wsparcia dziennego, żeby w każdej miejscowości pewne działania przetestować. I pewnie pani wie, że jest to najlepszy projekt w Polsce. Będę to wiedziała, jeżeli tak będzie ocenione wykonanie w konsultacji z ludźmi. Bo pan prawdopodobnie nie zapytał ludzi, a myśmy już 3 lata temu mówili, że taki klub sekundę, jest potrzebny. Sekundę, pani Ani, niech mi pani pozwoli skończyć. Więc takie było założenie. I teraz było też założenie, że gdzie te poszczególne placówki powstaną, a tak jak powiedziałem, przewidziane po jednej placówce w każdej miejscowości. Gdzie powstaną, to była diagnoza, która nie była robiona ani przez wójta, ani przez obecną panią dyrektor, tylko przez specjalistyczną firmę, która wie, jak się przeprowadza diagnozę. I teraz, jak była prowadzona diagnoza, to z niektórych miejscowości, a wszyscy mieli dostęp do informacji, z niektórych miejscowości było żenujące uczestnictwo. I gdyby pani wzięła wtedy udział w tej diagnozie, bo to nie było na zasadzie takiej, że przyjdzie wójt Mądrala i powie, gdzie co ma być. To miało o tym zadecydować społeczeństwo, które w diagnozie po prostu się wypowie. I wypowiedzi były takie i zgodnie z nimi kluby seniora powstały w Adamówce, w Dobczy i w Cieplicach. Natomiast placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży powstały w Majdanie Sieniawskim, w Krasnem i w Pawłowie. Czy nie wiem, nie wiem. Majdan Adamówka i Krasnem. Ale taka była diagnoza. No to proszę się nie dziwić. Tą diagnozę nie robił laik. Zresztą nie mógł. I tutaj nic nie można zmienić w tym zakresie. I byłoby niedopuszczalne, gdyby cokolwiek było zmieniane na zasadzie buntu tych, którzy nie chcieli w tym wziąć udziału. Także tak to wygląda. A pani doskonale wie, jak się realizuje projekty unijne. Że tam no, trzeba po prostu realizować zgodnie z tym, co pisało we wniosku. Także to nie jest tak, że Rada Gminy zadecyduje o tym. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja jestem pierwszy raz na Radzie i tak troszeczkę się przysłuchuję i tak mnie zaskakuje. Zaskakują mnie na przykład nasi rady. Wydamy się na wstępie. I ludzie, raz, dwa, trzech, fizycznie łączący. Czy nie można jakiejś konsultacji, czy nie można jakichś powiadomień wcześniej, że takie coś się dzieje w gminie, że są takie konsultacje, żeby ktoś poinformował, na przykład radny, poinformował jeden czy drugi, że słuchajcie w Majdanie, coś się takiego będzie działo, porozmawiajmy z wójtem, porozmawiajmy na jakimś spotkaniu. A do tej pory to żeśmy się nic nie dowiedzieli. Ani kiedy co będzie, ani co jest organizowane,
I to mnie troszeczkę tak zastanawia, że to tak jakby cicho się to robiło. Po prostu mam takie, takie mam odczucie. A jak będzie, to decydujcie. Od tego jest przewodniczący, jest rada. Przepraszam jeszcze. O klubie seniora wspominałem 3 lata temu, panie wójcie, wspominałem. Jeszcze nikt nie wspominał, a ja już wspominałem, że w Majdanie po kole zaczniemy myśleć o, o dlaczego do koła żeśmy wstąpili, żeby iść wstąpić, a później mieliśmy zamiar o klubie seniora. No i w dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani klubem seniora. Nie kołem gospodyń, bo od tego są dziewczyny, a my chcemy klub seniora, jest to z kilku seniorów. Proszę się nad tym zastanowić, jak to zrobić. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Moja żona mnie powiadomiła z internetu, że takie coś się będzie odbywało, spotkanie tutaj w gminie, przyjdźmy razem. No dobrze. Ale nie każdy. Ale ja akurat co dyrektorka myśli robić, to też nam tu nie mówi, co ona tak ma. Ona ma swój problem, robi swój problem. Tyle moje odpowiedzi. Oczywiście o tym, że będzie przeprowadzona diagnoza, proszę Państwa, informacje były, a że nie do wszystkich dotarło, no to no niestety trudno. Niemniej jednak no, też nie można mówić, że w Majdanie nic nie mamy, czy w Majdanie, dla Majdanu nic, prawda? No jeżeli jest placówka dla dzieci, to coś, prawda, jest. W jednej miejscowości jest klub seniora, w drugiej miejscowości jest placówka, prawda, dla dzieci, czyli też coś jest. Przepraszam, było spotkanie, był kolega, było parę osób na spotkaniu i był taki wywiad, co byśmy chcieli. I ja tam zaznaczyłem, że chcielibyśmy klub seniora w Majdanie Siniawskim. A ja mówiłem, żeby ktoś był, jeżeli już nie może być ewentualnie klub seniora. Tak, Karol o tym mówił, a ja mówiłem, żeby był ktoś przynajmniej 2 razy w tygodniu na stałe, żebyśmy się mogli gdziekolwiek spotkać. Czyli na przykład w sobotę po południu ze 3-4 godziny i w niedzielę, i to już by w dużym stopniu sprawę rozwiązywało. No ale jakoś tak. Ale jeżeli mogę teraz ja, bo. Czy ja mogę na troszkę? Bo widzę. Jeszcze nie, ja zabrałem pytanie, nie mówię. Czy kolega to na tym naszym homo to powiedział? Nie, nie. To, nigdy. Ale nie ma tego. Nie, zaraz. To było na konsultacjach. To było na konsultacjach. Myśmy obaj byli na tych konsultacjach i o tym mówiliśmy, ale później wyszło jak wyszło. Nie? No to wy ci sobie pomówili, na tym się skończyło. Nie, a my o tym nie wiedzieli, że tam istnieje taka potrzeba. To teraz może ja, bo też nie mogę tutaj dojść do głosu, bo ja też nie ukrywam, że uczestniczyłem w tych konsultacjach i dziwi mnie tutaj jakiś taki brak pamięci niektórych osób, bo ja je widziałem i teraz dowiaduję się, że coś nie jest konsultowane. Jest konsultowane, tylko ile ludzi, tyle głosów. Jeden chce do seniora, drugi chce coś innego, trzeci coś innego. Z tego wybieramy to, co wskazuje często większość. Nie można też stworzyć wszystkiego, bo ten by chciał to, ten by chciał to, ten by chciał to. Takie konsultacje były. Ja też widziałem tam pana Korola na tych konsultacjach, widziałem pana Tadeusza. I teraz takie zarzuty, że coś nie jest konsultowane, to uważam, że trochę są tutaj nietrafione. Poza tymi konsultacjami, gdzie były osobne grupy, były grupy seniorów, były grupy matek i dzieci, były grupy liderów społecznych. One mogły wyrażać swoje głosy. Tutaj celowo też nie było to prowadzone przez pracowników urzędu, przez CUS, zwłaszcza, gdyż to wyszło, prawda, pani dyrektor, to robiła specjalna, wykwalifikowana firma. Były przeprowadzane ankiety z losowo wybranymi mieszkańcami, które odzwierciedlają mniej więcej przekrój całego społeczeństwa. I w to ktoś włożył dużo pracy, w to ktoś włożył też jakieś tam pieniądze, prawda, też, żeby to odzwierciedlało, czego ci mieszkańcy chcą. I później doszło do takiej sytuacji, że było podsumowanie tych właśnie wyników tej ankiety. Były takie przypadki, że na zaproszenie pani dyrektor, której nie można odmówić na pewno zaangażowania, serca włożonego w ten cały projekt, były takie przypadki, że przyszła jedna osoba. Jedna. A wie pan dlaczego? Do dziś próbuję sobie to, prawda, do dziś próbuję sobie to odpowiedzieć na to pytanie i bardzo mi jest ciężko, bo tyle zaangażowania włożonej w różną pomoc, w różną, na przykład chociażby materialną, są tłumy, po jakąś poradę,
są kolejki, są tłumy, a jeżeli chce się usłyszeć, prawda, potem, co mieszkańcy mają do powiedzenia, był taki przypadek, że była jedna osoba, to było pewnie, no trudno odpowiedzieć na takie pytanie. I teraz tak, widzę, że są różne głosy krytykujące, łatwo się krytykuje czasami, jeżeli się samemu nie działa, albo nie próbuje się działać tak naprawdę. Wydaje mi się, że ci, którzy się na tym znają, a spotykaliśmy się z różnymi osobami, jeżeli ktoś usłyszy zadamówki, aha, macie tam CUS. Jeżeli ktoś działa w tych tematach społecznych, usłysza zadamówka, macie tam CUS. Ci, którzy się znają, chwalą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę. Już na koniec. Przykro mi, że Państwo do nas podchodzicie tak, a tego nie wiecie, na tym się nie znacie, a my to fantastycznie robimy, a wy nie doceniacie, a chcemy z Wami rozmawiać. Tylko kiedy chcecie z nami rozmawiać? W godzinach pracy ludzie pracują. Są soboty, są niedziele. Jak tam kiedy było ostatnio zebranie wiejskie w Majdanie Siemiackim? Było? Nie, jak nie może być? Może być na otwartej przestrzeni, jeżeli trzeba. I odbywają się różne, my tu siedzimy, jest nas prawie 30 osób, możemy być. Na zebraniach wiejskich z reguły jest do 50 osób, 30, 50. Nie jedna. Oni nie przyszli, bo w ciągu dnia zarabiają na chleb. Ja dzisiaj mam wolne, dla siebie wzięte, po to, żeby w tej sprawie tu być. Myślicie, że dużo jest takich, którzy będą swój urlop przeznaczać na to, żeby przyjść w ciągu dnia, bo inaczej to naszego zdania nie będzie? Ja ten temat widzę, Pani Aniu, w ciągu To jest temat. Po prostu no, robicie jak Wam wygodnie, a nie jak ludzie mogą z tego skorzystać. Więc postulat jest kolejny. Zróbcie spotkanie z ludźmi, jak będziecie robić coś istotnego. Bo już nasza miejscowość została bardzo pokrzywdzona. My nie jesteśmy widzeni w planie, w programie, który przed chwilą radni z Majdanu też tak głosowali. Dziękujemy. I w tym, że nie ma tego klubu seniora. Argument był taki, albo placówka, albo klub seniora. Jakoś to tam chce, może być i placówka, i klub seniora. I się nie pogryzł. Ja mam do Pani pytanie. Proszę? Może bez tego, bo Pani to chyba pomyliła pojęcia. Pani mówi, że mieszkańcy Majdanu Siemiackiego są dyskryminowani. Pani wie, co Pani mówi? To bardzo. Gdzie jest ochotnicza straż pożarna w Majdanie Siemiackim, bo gdzie jest dzień do pieniądze? Ale oni działają na całą gminę. Dobrze. W Majdanie Siemiackim, klub sportowy gdzie jest? W Cieplicach może? Nie. W Majdanie Siemiackim. Majdan Siemiacki z tego korzysta. Tam idą pieniądze. I niech Pani nie mówi, że mieszkańcy są dyskryminowani. Przepraszam bardzo. Niech Pani nie mówi, że mieszkańcy są Majdanu dyskryminowani. Wcale, bo nie, bo jeżeli są, to inni mieszkańcy są dyskryminowani. Pawłowej, Krasnego czy Cieplic, a nie Majdanu. I nie ma Pani w tym racji. Tyle mogę Pani powiedzieć. Dziękuję. Ja tylko może na krótko uzupełnię, że młodzież, która jest w klubie sportowym, to jest w całej gminy, same dzieci nie są w Majdanu Siemiackim, ale tak broni jakby uzupełnienia, nie? Proszę bardzo, Pani Karolet. Ja w ramach Pani, żeby ktoś był odpowiedzialny w tej gminie za kontakty z obywatelami, czy jakaś impreza się zaczyna, był powiadomiony, czy komuś, czy przewodniczący. Bo w tej chwili nikt za nic nie odpowiada w gminie. A to tam było rzucone na internet i trzeba było sobie zobaczyć, prawda? Ale osoba w gminie, która siedzi, telefon do przewodniczącej, będzie organizowane, jest takie spotkanie, jest. Jedną osobę wystarczyć, żeby pójdzie, już nikt nie mówił, albo myśmy nie wiedzieli. Przyjmuje telefon, odpowiada za całą imprezę. Dziękuję. Można? Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj na dzisiejszej sesji wyszło coś takiego, co tak naprawdę na terenie naszej gminy nie funkcjonuje. Wyszła zazdrość. Wyszło coś, co jest po prostu najgorsze. Tutaj, kiedy są prowadzone na taką skalę, tak potężne przedsięwzięcia, to nie jest ważne, że z tego są zadowoleni mieszkańcy Cieplic, że z tego są tak naprawdę zadowoleni, z tego jest zadowolona zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy. Tylko jest
to, co jest bardzo niedobre, bo ja coś chcę. Niestety, tak jak tutaj było powiedziane, nie da się wszystkiego robić od razu i po prostu trzeba cierpliwie czekać. Ja muszę powiedzieć, że cierpliwość zawsze popłaca. Szkoła w Cieplicach 20 lat czekała na to. Mieszkańcy tam nie raz podnosili to, że zróbcie coś. Nie ma czegoś takiego, że zróbcie coś. To musi być pomysł na to, jak to wykorzystać. Nie ma coś takiego, że dajcie dotację. Tylko powiedzcie, co chcecie za tą dotację zrobić dla innych. Bo ani cały czas podkreślam, to jest działanie dla innych, a wyposażenie to my możemy kupić bez dotacji, bo to wyposażenie będzie wyposażeniem tego budynku. Bo może dojść do sytuacji takiej, jak doszło z pewną inną organizacją, która tam była i tylko problemy później się zaczęły. Także ja oczywiście nie podejrzewam, że tak będzie z kołem gospodyń. Ale naprawdę trzeba po prostu do tego podejść i docenić to, co się dzieje. Nie, to, że się nie dzieje dla mnie, to nie ma znaczenia. Proszę zobaczyć, ja to podkreślam i zawsze stawiam jako wzór podejście tej rady, że odeszliśmy od takiego szarpania. Decyzja o tym, że będzie przebudowywana droga od Krasnego do Pawłowej, zapadła w momencie, kiedy nie było ani radnego z Krasnego, ani radnego z Pawłowej. Bo to jest mądrość tej rady, że my mamy działać dla dobra tej gminy, a nie dla mojego dobra. I tak się na terenie naszej gminy dzieje. Natomiast to, co dzisiaj słyszę, bo klub seniora, nie ma klubu seniora w Majdanie, to musi być, wy musicie zrobić. Nie zrobimy. Nie zrobimy, żeby pokazać nawet, żeby pokazać, że są pewne procedury i wszyscy są traktowani jednakowo. Że wszyscy są traktowani jednakowo. Że nie wystarczy nakrzyczeć, nie wystarczy powymyślać i po prostu my mamy ulegać presji i wydawać w nierozsądny sposób pieniądze. Ja już może... Dwa słowa tylko. Proszę, dwa słowa jeszcze i kończymy już ten temat i przechodzimy do innych. Panie wójcie, proszę nie mieć nam za złe, że my coś chcemy robić. To nie jest... Ja nie mam tego za złe. Tak. Po prostu pytamy. Chcemy, żeby w jakiś sposób zostało to czy wytłumaczone, czy poinformowane. Dlaczego? I na tym kończymy, bo zawsze pytamy się głowy. Co ma być? I dlaczego nie? Uważam za... Nie. Proszę bardzo, pan sołtys jeszcze. Mam problem, a radny też, mam problem. Mamy problem, co zrobimy z domem Szpitalem Kultury w Majdanie Sienianskiej. Zastanawiamy się nad remontem. Zastanówmy się, czy nie to przekazać to, po co tam mamy wyjść. Razem z finansami na utrzymanie. Nie, dopiero nie. Razem z finansami na utrzymanie, szanowny panie. I przejmujemy... Ale my się zastanawiamy nad remontem. Pani Ani. Dobrze. Więc teraz by się nie pójdzie do półdolenia. Może być dom seniora też, tak? Może być dom seniora. Tak, jesteśmy za. Gdzie ma pan ten zdrowy, panie radny? Daję propozycję. Nie, no to ja już na to zgłaszałem propozycję, prawda, żebyśmy tam zrobili, bo środki gminy, jakby nie było, są w pewnym sensie ograniczone, nie? Jeśli chciałem, żebyśmy tam zrobili muzeum regionalne. Taki pomysł tutaj pod... No ale popatrz pan, potrzeba jest taka, ludzie to działa. Nie, ale mamy remizę. I tam jest, pomieszczenia są takie, które można bez remontu, bez niczego wykorzystać. Czyli nie, bo tam nie będziemy się pchać, nie wiadomo jakie koszty. No to pan teraz to już wie, ale panie przewodniczący, dziękuję. Dobra, będziemy go poruszać na następny sezon. Dziękuję, ale dziękuję również. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa miałby jeszcze tutaj jakąś sprawę, a chciał przedstawić na podobranie, proszę bardzo. Inną sprawę. Niekoniecznie inną, ale po prostu mogę się odnieść do tych wszystkich, że tak powiem, spraw. Proszę bardzo. Na przykład.
podnosiłem temat właśnie, Karol również, dostępu do informacji, ponieważ w tej chwili jest, mamy stronę gminną, ale również jesteśmy na wyspie. I te wszystkie informacje, że tak powiem, gminne są rozproszone i po prostu ja postuluję to, żeby te wszystkie informacje i Centrum Usług Społecznych, nie? Żeby te wszystkie informacje były na stronie gminnej, po prostu bieżące. To jest jedna sprawa. Sprawa pilota, no faktycznie, no już to się... No, ale to... Dobrze, dobra, długo ciągnie, trzeba to w końcu załatwić, ale następna sprawa, środki, które tam były przyznane właśnie na wyposażenie. Po prostu ja uważam, że jeszcze pewnie są jakieś, nie? Tylko trzeba sprawdzić i to wykorzystać do końca roku i tyle, nie? Nie chcemy się w żaden sposób kłócić, więc tylko po prostu podejdźmy do tego konstruktywnie i po prostu działajmy. Zatem wyposażenie jest załatwione. No to wiem, nie robimy, no to prawa pomnika, które pan nie mógł dłużej załatwiła. Tak, spokojnie. Zgadza się. Nie, to po co czytać? Nie, właśnie dlatego, żeby nie wprowadzać żadnej nerwowej atmosfery. Bo się robi atmosfera nerwowa, bo czasami wiele się powody. Po prostu nie, po prostu każdy ma swoje zdanie i różnie to przedstawia. Proszę państwa, czy jeszcze jest jakaś sprawa? Widzę, że wszystkie tematy wyczerpaliśmy. Chciałem serdecznie podziękować za udział w tej sesji panu Witowi, jak również panu sekretarzowi. Dziękuję bardzo panu radnym, dziękuję serdecznie pani sołtys, jak również tutaj panu sołtysom. Dziękuję serdecznie tak przedstawicielom pana Myśliwskiego, pani Potemolą. Dziękuję bardzo. Dzisiejszą sesję uważam za wieczorową.